Zdarzenie miało miejsce około 7 rano w dniu dzisiejszym. E, niestety e, zginęła osoba. Zdarzenie e, zapoczątkowało zwalone drzewo na budynek mieszkalny. Był to starszy budynek. Jedna osoba tam zamieszkiwała, niestety w nim przebywała. Około 8:30 została wydobyta przez strażaków. Na miejscu zdarzenia było 7 zastępów, ponad 20 osób plus ZRM na miejscu. Zabezpieczenie miejsca, oczywiście odłączenie mediów przede wszystkim prądu. Później właśnie zlokalizowanie tej osoby, bo było podejrzenie i zgłoszenie, że, że może tam znajdować się jedna osoba. Tak też faktycznie było, następnie przystępiono właśnie do odgruzowania osoby. Niestety osoba okazała się już zmarła. Jak wstępnie ustalili policjanci, drzewo, które rosło w pobliżu domu, przewróciło się na budynek, w wyniku czego doszło do zawalenia się dachu. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 73-letnia kobieta, która mieszkała w tym budynku. Kobieta mieszkała sama. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, obecny był również prokurator, aktualnie śledczy będą ustalać szczegółowe przyczyny oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.